Czy motoryzacja pozwala spełniać marzenia? Przekonamy się w tym odcinku Autofana. Zasiądziemy za kierownicą najnowszych Mustangów, skorzystamy z wypożyczalni samochodów oraz udamy się na ostatni, jeszcze nieskończony odcinek obwodnicy Łodzi. Niezależnie czy mamy uszkodzone auto, lub chcemy przewieźć coś większego, albo spełnić motoryzacyjne marzenie, może nam w tym wszystkim pomóc wypożyczalnia samochodów. Jakie samochody macie w swojej ofercie do wypożyczenia? Może zacznę od takich największych samochodów. Dwa samochody dostawcze, które są też do dyspozycji klientów. To jest oczywiście największy samochód służący stricte do transportu jakichś tam powiedzmy mebli albo innych gadżetów tam dla klientów. Mamy też super sportowe samochody, które mają od 310 powiedzmy koni, kończąc na 500 tam chyba 20 koniach. Nie zauważyłem auta dla statystycznego Kowalskiego. One są jak ciepłe bułeczki. Mamy już długi tak naprawdę, można powiedzieć, zeszyt osób zainteresowanych takimi samochodami. Po prostu takich samochodów nie ma na rynku. I one po prostu wjeżdżają i już wyjeżdżają. Czy trzeba spełnić jakieś szczególne warunki, żeby wynająć od Was auto? Na pewno trzeba mieć prawo jazdy. To jest warunek konieczny. No i wszystko tak naprawdę będzie zależało od klienta i od czasu po prostu najmu samochodu i, co najważniejsze, od rodzaju samochodu. Jak wygląda temat z paliwem? Wszystkie tutaj samochody są zatankowane dosłownie pod korek. Nie mówimy tylko o paliwie, ale o wszystkich płynach eksploatacyjnych. I tak samo musi do nas wrócić. W pełni zatankowany olej również miło by było, jakby był sprawdzony. Płyn do spryskiwaczy również musi być. To są takie podstawowe parametry, które klient musi spełnić. Jest ze mną właściciel drugiej wypożyczalni. Powiedz, Szymonie, w Twojej flocie najczęściej spotkamy auta niemieckie oraz amerykańskie. Natomiast jaki klient przychodzi do Ciebie? Czy patrzy na cenę, czy na jakość, czy na moc? Myślę, że cena jest bardzo ważna przy wyborze, ale takimi głównymi aspektami, które determinują wybór, są osobiste marzenia, moc silnika. No po prostu konkretnie też często po prostu dany model determinuje wybór, tak? Jeżeli chciałbym, żebyś przywiózł mi ten samochód we wskazane miejsce, żebym na przykład zaskoczył swoją dziewczynę, a nie chciał koniecznie jechać do Twojej wypożyczalni, czy jest taka możliwość? Tak, oczywiście jest taka możliwość. Dostarczamy auta na terenie całej Polski. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi opłatami, tak? Jest doliczona opłata transportowa, ale tak naprawdę możemy dowieźć samochód w każde miejsce. Czy u Ciebie są jakieś ukryte koszty, bo rozumiem, cena wynajmu to jedno, paliwo oczywiście oddajemy zatankowane auto tak, jak je przyjęliśmy, ale jak to wygląda z dodatkowymi kosztami? Dodatkowym kosztem, i ciężko nazwać to kosztem, jest po prostu kaucja, tak? Czyli klient, który przychodzi do naszej wypożyczalni, musi zostawić daną kwotę zabezpieczającą, ale jest ona oczywiście zwracana, gdy wszystko jest ok, gdy auto do nas wraca, więc tak naprawdę no, nie ma dodatkowych kosztów. Zdradź nam, kto najczęściej korzysta z Twojej wypożyczalni? Głównie są to osoby, które potrzebują na przykład auta zastępczego, które potrzebują auta na prezent. Są to turyści, mieszkańcy miasta. Poszukiwania sportowych modeli dedykowanych bardziej wymagającym kierowcom zawsze był priorytetem przodujących marek. Tak było również na początku lat 60. XX wieku, gdy najpopularniejszym samochodem produkowanym w USA był Chevrolet Corvette. Niestety, był on jednak zbyt drogi dla mniej zasobnych nabywców. Dla nich to właśnie Ford stworzył sportowy samochód, bardziej przystępny cenowo.
W ten sposób w początkach 1964 roku pojawił się Mustang, symbolizujący dzikiego konia z prerii Ameryki Północnej. W tym czasie Ford wyprodukował niewiele ponad 8000 egzemplarzy, a w ciągu pierwszego dnia sprzedaży na nowego Mustanga złożono ponad 22 tysiące zamówień. Obecnie w salonach sprzedaży można nabyć Mustanga 6. generacji z silnikiem spalinowym oraz model Mach-E z silnikiem elektrycznym. Zamawiając tradycyjnego Mustanga, jakie mamy wersje silnikowe? W tej chwili w Mustangu mamy dostępne dwie opcje. Możemy wybrać 5-litrowe V8 ze skrzynią manualną bądź automatyczną w dwóch wersjach wyposażeniowych. Jedna wersja wyposażeniowa to jest tradycyjne GT, druga wersja wyposażeniowa to jest Mustang Mach 1. No właśnie, czy to prawda, że to jest idealny moment na inwestycję w wolnosącą V8? To jest najlepszy moment, ponieważ jest to jedno z ostatnich V8 dostępnych na rynku wolnosących i w tej chwili do Polski trafia ostatnia partia produkcyjna tego Mustanga. Następny model pojawi się na naszym rynku prawdopodobnie dopiero w 2024 roku. No i cena chyba też będzie inna. No, przypuszczamy, że to będzie spora podwyżka w porównaniu z aktualnie występującą wersją. Czego najczęściej poszukują kierowcy, kupując takiego wolnosącego Mustanga? To jest samochód, który daje niesamowite wrażenia z jazdy. Pozwala nam się cieszyć tą płynną jazdą przy tym bulgoczącym V8. No i daje nam taką amerykańską wolność. Przede mną chyba najciekawszy egzemplarz o subiektywnie najładniejszym kolorze, ale zacznijmy może od początku. Czym charakteryzuje się elektryczny Mustang? Elektryczny Mustang charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest w 100% elektryczny. Posiada w swojej gamie dwie nomenklatury bateryjne, czyli zaczynając od najmniejszej 75 kWh, kończąc na największej 98 kWh. W tym przypadku jest to ten tutaj zaprezentowany samochód. Moce od 269 koni do aż 400 niespełna 60 koni mechanicznych. Tak więc tutaj manewrujemy pomiędzy czterema mocami. Możemy też oczywiście skonfigurować sobie samochód na podstawie napędów. Ma być to napęd na 4 koła. Mamy taki napęd na 4 koła, ma być napęd na tył, może być napędem na tył. Czy kierowcy, którzy do tej pory jeździli Mustangiem z wolnosącą benzynową V8, przesiadają się na auta elektryczne, czy jest to zupełnie inny klient? Oczywiście, przesiadają się na auta w pełni elektryczne, chociażby z racji tego, że nie tracimy w ogóle na charakterze tego samochodu. Jeżeli komuś brakuje dźwięku V8, możemy mieć dźwięk V8. Jest to taki smaczek w postaci trybu Untamed, który nam emituje z głośników głos tej V8. Na zachodzie Europy to niemal standard. U nas niestety niekoniecznie. Natomiast Łódź będzie pierwszym miastem w Polsce, który dostanie swoją pełną obwodnicę. Jedziemy zobaczyć, jak wyglądają prace na drodze S14. Jak wygląda stan zaawansowania budowy drogi S14 i po którym odcinku już możemy się przejechać? W trakcie budowy jest ostatni de facto odcinek drogi ekspresowej S14, który stanowi ten zachodnią stronę łódzkiego ringu autostradowo-ekspresowego. Na tę chwilę mamy autostradę A2 od północy, autostradę A1 od wschodu, drogę ekspresową S8 od południa i dopinamy zachodnią ścianę tego ringu, czyli drogę ekspresową S14. Historycznie wygląda to tak, że pierwszy odcinek drogi S14 wybudowany był między Dobroniem i ulicą Pabianicką, z czego kilka kilometrów przekazane zostało miastu. Następny odcinek, 3-kilometrowy między węzłami Dobroń i Róża, został wybudowany w ramach budowy drogi ekspresowej S8. W
czerwcu mieliśmy przyjemność oddać do dyspozycji kierowców kolejny odcinek między węzłem Łódź-Lublinek i Aleksandrów Łódzki, to prawie 13 km i w tej chwili jesteśmy na ostatniej prostej. Odcinek, który ma nieco ponad 16 km długości, ogólne zaawansowanie zbliża się do 80%. Czy to będzie jedno oddanie 16 km, czy będzie podzielone na różne etapy? To jest jeden ostatni kontrakt. Mogę powiedzieć tyle, że oczywiście wszystkie prace ziemne zostały już skończone. Właściwie wszystkie obiekty są gotowe. To jest bardzo ważne, bo to jest jeden z najtrudniejszych, najbardziej kosztownych elementów każdej inwestycji. I również będziemy je teraz do grudnia, wiele z tych obiektów, przekazywali mieszkańcom. Czyli mówię tutaj o wiaduktach, które będą przenosiły ruch nadbudowaną drogą ekspresową S14. A o tym historycznym momencie, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że Łódź wraz ze Zgierzem, Aleksandrowem Łódzkim, Pabianicami, Konstantynowem, Ksawerowem ma ring autostradowy, to wiosna przyszłego roku.